Amsterdam Artweiler. Dwie rasy według wielu uważane za niebezpieczne, za stanowiące zagrożenie dla ludzi. Jaka jest rzeczywistość? Jakie są różnice pomiędzy tymi dwoma rasami? Pierwszą taką znaczną różnicą jest oczywiście wygląd. Raczej nie pomylimy. Ani jednego przedstawiciela rasy, ani drugiego. Są oni zbyt charakterystyczni. Ten wygląd Rottweilera czy Amstaffa jest zbyt różny od siebie, żeby po prostu te rasy pomylić. Również wielkość jest inna. W przypadku Rottweilerów mają one wysokość 58-68 cm i wagę między 45 a 63 kg, czyli jest to pies duży. Amstaff też jest psem dużym, ale mniejszym od Rottweilera. 43-48 cm wysokości i 28-40 kg wagi. Czyli jak widać, tam gdzie te największe egzemplarze Amstaffów, oczywiście te wagi, ta wielkość jest uśredniona, zdarzają się egzemplarze większe, to jednak tam, gdzie te największe Amstaffy, można powiedzieć, są, tam dopiero zaczynają się rottweilery. Po prostu Rodweiler potrafi być nawet pół, ponad półtorakrotnie cięższy, większy, no większy to nie, ale cięższy od Amstaffa. Pamiętajmy jednak, że te obie rasy są bardzo silne i jeśli ktoś się spodziewa, że Amstaff 40-kilogramowy nie ma siły, no to naprawdę niech spróbuje utrzymać takiego psa, kiedy ten chce za czymś pobiec. Ale wróćmy do porównania, wróćmy do kolejnych różnic. Kolejnymi różnicami jest oczywiście charakter, i chociaż te różnice może nie są jakieś diametralne, to jednak występują. Rottweilery wymagają dużo ruchu i sporo aktywności, nie tylko fizycznej, ale też aktywności umysłowej. Amstafy, oczywiście. Też muszą się wybiegać, też potrzebują tego ruchu, ale troszkę mniej. Troszkę tej energii, żywiołowości w przypadku amstafów jest mniej niż w przypadku Rottweilerów. Chociaż są amstafy, które naprawdę są wulkanami energii i potrafią cały dzień biegać, pamiętajmy, to są takie porównania ogólne raz. A pojedyncze egzemplarze te różnice naprawdę potrafią być znaczne, nawet w obrębie jednej raz. Ale idźmy dalej. Następne różnice. Rottweilery są to psy pracujące, o wiele bardziej nadające, można się powiedzieć, do takiego użycia jako pies pracujący z człowiekiem. Są bardzo inteligentne, chętne do nauki. Amstaffom też w tej materii nie można nic odmówić, ale nie są już to psy tak mocno, można powiedzieć, rozwinięte w tej materii. Chociaż, chociaż są inteligentne, też potrafią się naprawdę świetnie uczyć, to jednak ta współpraca z człowiekiem, jeśli chodzi o tą użytkowość jako psa pracującego, w przypadku Rottweilerów jest większa. No, wynika to z tego, jakie te rasy mają korzenie, z czego się wywodziły. Jeśli chodzi o odżywianie, obie rasy lubią sobie pojeść. Pamiętajmy tylko, że Rottweilery mają większą tendencję do tycia. W przypadku amstafów raczej to tycie nie występuje, chociaż i takie egzemplarze się spotyka. Jednak Rottweilery o wiele łatwiej po prostu łapią te, można powiedzieć, zbędne kilogramy. Wynika to nie tylko z, z błędnego żywienia, ale też z tego, że ten pies naprawdę potrzebuje potężną ilość ruchu, a wtedy. To tycie raczej nie jest zagrożeniem. Tu i tu, w przypadku przedstawicieli obu raz, naprawdę potrzebują bardzo dużo kontaktu z człowiekiem. Nie są to psy, które można posadzić na kanapie i on będzie tam siedział, nie ruszał się. Są to psy, które naprawdę potrzebują bardzo dużo ruchu bardzo dużo, nie tyle ruchu, tylko bycia z człowiekiem. W przypadku kontaktów z innymi e, zwierzętami. Amstafy lepiej dogadują się z obcymi zwierzętami niż e, Rottweilery, ale i tak Rottweilery w miarę się tam. Na przykład, weźmy na przykład e, koty. Tutaj jest inaczej. Tu Rottweiler się dogada bardziej z tym kotem, a amstaw już e, nie za bardzo, ale ogólnie amstafy bardziej, e, można powiedzieć, dogadują się, tolerują. Inne zwierzęta. Jeśli chodzi o kontakty z innymi psami, obie rasy należy socjalizować. Są to rasy raczej lubiące być na wierzchu, można tak powiedzieć. Amstafy bardziej, można powiedzieć, są nietolerancyjne względem innych psów. Rottweiler potrafi być bardziej wyrozumiały, ale. Jak wszędzie, to zależy od wychowania i od odpowiedniej socjalizacji i sytuacji, niestety. Jeśli chodzi o to wychowanie tu i tu, ponieważ te rasy są, te ich korzenie są, jakie są. No, ale to jak z wszystkimi psami, nawet Jorka trzeba odpowiedni sposób wychować, żeby szaleńca agresywnego nie wychować. Tu i tu wychowanie musi być konsekwentne, musi być cierpliwe, bez krzyków, bez agresji, bez wzbudzania w tych, psu, w tych psach tych cech, których nikt nigdy nie chciałby mieć u swojego pupila. Po prostu wszystko musi być przeprowadzone w odpowiedni sposób. I o ile Amstaff, chociaż. To też nie będzie takie proste. Nadaje się na psa jako na pierwszego psa dla kogoś. Jeśli ta osoba będzie wiedziała jak postępować, będzie się pilnowała, to wychowałam staffa tak jak trzeba. O tyle Rottweiler w mojej opinii nie powinien być pierwszym psem kogoś. Pamiętajmy jednak, że ktoś kto nie miał psa, a będzie w odpowiedni sposób go wychowywał, bardzo często będzie lepszym właścicielem niż ktoś, kto już od 30 lat ma psy, a w ogóle nie przykłada się, nie wie w jaki sposób wychować psy. Ale tak uśredniając, o ile Amstaff nada się, będzie w miarę dobrym wyborem na pierwszego psa, o tyle Rotweiler raczej bym tego odradzał, a jeśli już, to... Z pełną uwagą, tak samo jak u stafa, a nawet u Jorka. Czyli reasumując, Rottweilery są to psy bardziej nadające się do pracy, bardziej psy stróżujące, obronne, psy, które bardziej są bliższe temu, co się o nich sądzi, chociaż wcale nie są to psy agresywne. A amstafy są bardziej psami rodzinnymi, towarzyskimi, ale też będą świetnymi stróżami. I tutaj kwestia dzieci, o której nie wspomniałem. Ta i tarasa, w odpowiedni sposób wychowana, dogada się z dziećmi. Pamiętajmy tylko, że to są psy duże. I nawet przez przypadek takiego kilkuletniego malca, taki 30, 40, 60 kg pies, nawet lekko trącnąć może, no i może go przewrócić. Spowodować płacz i pamiętajmy, żeby te maluchy wiedziały, jak się zachowywać z psami, no i jak zawsze pod opieką osoby dorosłej. Jeśli chodzi o zdrowie, o którym też nie wspomniałem, obie rasy są w miarę zdrowe. Wydarzają się przypadki jakichś chorób. Zapraszam tutaj do materiałów, w których opisuję teraz, tam jest to troszkę szerzej powiedziane a materiały o tym zdrowiu i Rottweilera i Amstaffa to będą odrębne materiały, ale to już niestety kwestia przyszłości. Jeśli chodzi o czas życia, Amstaffy troszkę dłużej żyją. O rok, o dwa potrafią dłużej żyć niż rottweiler, Więc już reasumując już wszystko to, rasy posiadające sporo różnic. Rottweilery są większe, krócej żyją, są bardziej psami pracującymi, stróżującymi, ale też świetnymi psami, Rodzinnymi. Amstaff bardziej pies rodzinny, towarzyski, chociaż też może być psem, można powiedzieć, pracującym, też może być świetnym stróżem i obrońcą. I wybór zależy od Was.